Hej, cześć, witajcie w kolejnym materiale z MTA. Jestem tutaj z widzem, który tak od 2 lat prosił mnie, żebym z nim pograł trochę. Tak, całe 2 lata na mnie czekał, to jest niewiarygodne. Udajemy się jak zawsze na LS, bo to jest jedyne miejsce, gdzie się najlepiej można uzbroić w akcje, a w itemy to już w ogóle idzie to w parze ładnie, jedno z drugim. Dobra, to nie skoczę. Bo jak... właśnie wróciliśmy z LS. Tak. Mieliśmy troszeczkę komplikacji, ale to u mnie jest norma, że zawsze coś się dzieje. Zabiję jednego, a reszta sobie już ze mną poradzi. Całą serwerownię fragujemy, mogę pozdrowić, więc pozdrawiam też administrację, która się użera z niektórymi ludźmi, którzy pewnych rzeczy nie mogą szybko zrozumieć, bo się muszą o to żreć. No, oczywiście admin też tutaj robi fajny porządek. Chociaż ty coś powiedziałeś na temat administracji albo graczy. No, gracze są trochę nieogarnięci w sumie. Ale... to zawsze na polskim serwerze tak było i to zostanie. To nie ma tak. Chociaż administracja jest w sumie ogarnięta w miarę, więc to jest fajne. Są jakieś wyjątki w graczach, że takie rzeczy. Ja bym ci radził teraz iść trochę na górę, bo tutaj będziemy zaraz mijać bazę. I zapewne tam będzie grupa łotrzyków, która będzie chciała nas zabić. Więc tak, prawie wiesz. W Skyrimie. No, troszeczkę. No niemal jak w Skyrimie, ale to wiesz. Skyrim na modach. Dokładnie, dokładnie. Tak? Tylko zamiast enchantów i mieczy mamy karabiny i amunicję. No, dokładnie, dokładnie. No to wiesz co? Skoro już jesteśmy w tym miejscu, to gdzie planujemy pójść? Może tak? Tą samą drogą i najlepiej obejdźmy całe miasto, potem wiesz, zataszajmy kręgi. To teraz iść przed siebie, tak jak teraz? Proponuję bardziej w lewo, bo z tego co wcześniej widziałem, to byli snajperzy tutaj. Dobra, to w lewo i trochę wyżej. No. Odpalę z termowizję, żebym coś widział tutaj. Też to zrobię. Chociaż będzie mi trochę po ślepiach palić tym kolorem, ale... tak jest lepiej, bo zawsze wykryjemy kogoś. Ja założę na przykład snajpera. I jak osoba będzie nieruchoma, albo ruchoma, to będę strzelał. No jasne. Tylko nie pomyśl sobie zombie. Nie. Przecież odróżnię zombiaka od człowieka. No, człowiek ma coś w rękach najczęściej, albo plecak ma jakiś. Dobrze idziemy? Tak, tylko bardziej jeszcze zawrzyj na lewo. Dobra. A tak, bo na te krzaki najlepiej. No. Termowizja tu jest, więc mogą nas wykryć też inni, prawda? No pewnie, czekaj, teraz stoper miałem włączyć. A to już będzie i tak z 2-3 minuty. No jo. Ja sobie i tak odliczę mniej więcej. Długi to nie będzie materiał, chyba że będzie się ciekawie działo, to się wydłuży. A jakby co, to ewentualnie skrócę do takich momentów, gdzie się nic nie działo. Wtedy będzie to jakoś... pewnie, no. Po to przedłużać zbieranie itemów i bezsensowne ginięcie, prawda? No dokładnie. Bo materiał nie musi być w 100% ogólny. Poczekaj chwilę, bo tu jest... chodź tutaj, masz amunicję do MP7. Gdzie jesteś? Tutaj chodź. Okej, okay, do MP7 mówisz? Tu masz. Okej, okay, to przesuń się. MP7 mag, dobra. Ciekawe, że na takiej melinie można znaleźć amunicję, nie? No pewnie, wszędzie. Znaczy wiesz, w pierwszym miejscu gdzie bym szukał amunicji, to raczej byłaby wiesz, jakaś melina uzbrojona prędzej, nie? Tak. Ale jeżeli nie będzie jakiejś akcji, to zostawię ten materiał w 100%. Bo to wiesz, chodzi tylko o czas nagrania. No wiem. Dobra, wyłączę na telewizję, bo tutaj... aha, tu jest skok, dobra. No pewnie. Dobra. Jakby ktoś jeszcze chciał z nami grać, to najpierw będzie musiał ze mną pogadać. Tak jak ja.
No tak, tak, tylko że ty czekałeś jeszcze, mało tego, ty mnie trochę już kojarzysz z tych, nie tylko, nie tylko z MTA i to jest właśnie dobre, bo jesteś jednym z nielicznych, bo tak to większość MTA i MTA na, tylko na to stawia. No, ale są też inne gry w sumie, nie? Też dobre. A, no właśnie, no, Metro, dobre. Ale dobra, nie wymieniaj ich, bo każdy to wie. Każdy ma pojęcie, że chyba tyle gier istnieje. Maniacy. A no to na pewno właśnie ty jest dwóch typów graczy, jak nie trzech. Jedni to pograją chwilę i koniec, drudzy grają w różnorodność, a trzeci to tylko w jedną i tylko tą. No. Okej, okay, to ciągle admin nas informuje, ale to tylko tych, którzy posiadają bazę. Znaczy wiesz co, mi się wydaje, że też osoby, które straciły coś, wiesz. Ale to wiesz, my się nie tyczymy. My jesteśmy nikim. Tak, dla nich na pewno. Ty masz maczetkę. No ja mam. To możesz siekać, a ja wiesz, ammo nie chcę marnować. Wiem, tu masz skinę, jak chcesz to sobie weź. A, dobra, co to za skin? Dobra. Civilian. A, to Desmond. To mogę wziąć. No. Proponuję obtoczyć te, okrążyć cały ten stadion, bo tutaj można znaleźć amunicję. Czekaj, wyrzucę cały stadion, dobra. O. Pamiętaj, żeby nie przekroczyć temperatury, bo jest tutaj, wiesz, gorączka, nie? Tak, tak, mam ze sobą regulator. No właśnie, ja teraz potrzebowałem, teraz właśnie potrzebowałem. Czekaj, zombiak mnie goni, nie. Tak, mam regulator. Ty biegnij z jednej strony stadionu, a ja z drugiej i patrz przy drzwiach, czy ma nic. Czekaj, jedzenie, zawsze się przyda. No, już z 5 minut będzie, 6. Na razie nie jest źle, znajdziemy typa, to się wydłuży zawsze odcinek o te 5 minut. Bo zawsze jeszcze coś się może dodatkowo wydarzyć. Mam dla ciebie ten, GPS-a, jak chcesz to ci dam. Mam GPS-a, mam. Tylko ja taki ubogi, że nie mam. Dobra. Przeszukane. Ja miałem mleko i tam jakieś tam pierdoły. Jakieś ze dwie pasty, też nic specjalnego. Na ciebie, dobre i to w sumie, no jak mamy... Tak. Zdechnąć z głodu, to raczej nie jest zbyt fajna propozycja. Nie, nie za bardzo nam to spasuje. No. Co do metra, bo wiesz, ja tam całkowicie zielony jestem w fabule metra. Wiesz, tyle co zobaczyłem to Ruska i mutanty i maskę gazową. I to, że jest to bardzo radioaktywna mieścina w Rosji. Tak. Może ty wiesz, ale wiesz, ja tam za bardzo nie pamiętam jeszcze o wiesz, tym pierwszym materiale. Uważaj na amunicję, amunicja jest walutą z tego co pamiętam. Ale nie, bo w Last Light'cie była amunicja walutą i w tym też chyba jest walutą amunicja w sumie, tak. Oho, to jak najmniej wystrzelać. No, bo tej za parę amunicji do kałacha możesz sobie tam kupić nową broń przynajmniej. Kurde, kolejną rzecz się dowiaduję, bo wiesz... Naprawdę, strzelałem do nich jak, nie wiem, na przykład z Mass Effectu albo z jakiś Dead Space'a, o właśnie, bo tak. To też jesteś koło tego. I tak, w Dead Space'ie też można było wymienić amunicję za kasę do nowej broni, więc to jest akurat tylko, dobry przykład. Tylko działa na zasadzie sprzedania amunicji, a nie wiesz, waluty, nie? No do, aha, że waluta, to jest jednak no, coś. No, walutą jest amunicja, a... Ty po prostu sprzedawałeś amunicję, nie? A no tak, ale... Tam... Nie, tam była tylko jedna waluta, albo dwie. Tak, tak naprawdę strzelasz pieniędzmi, nie? Tak. Dobra, musiałem się napić, bo pragniony byłem. Czekaj, też to zrobię. Dobra. Mnie tam zostało samo jedzenie. Wiesz co ci powiem, ja bym był załamany, jakbym strzelał amunicję, jakbym strzelał walutą, nie? Nie, strzelać pieniędzmi, jeszcze polskimi, to daj spokój. To jeden człowiek by wystrzelił cały budżet państwowy. No, dokładnie. Tylko ciekawe na co, nie? A dobra, dobra, nie gadajmy o polityce, bo nikogo to nie będzie interesowało. Czy ja wiem. Osoby, które lubią politykę na pewno, ale ja się nie lubię interesować polityką. Ja nawet słuchać tego nie lubię, a co dopiero interesować, to wiesz. Taki bonusik to by powiedzmy, nie? Ta, tu nic nie ma. Lotnisko, idziemy na lotnisko?
No pewnie, przejdziemy się. Musimy szukać akcji na lotnisku. Dlatego właśnie zostało nam ile jeszcze baz 10 minut nagrania. A jak coś się wydarzy, to zawsze to przedłużenie. No, mam kiedy wybuch atomowy, nie? Czekaj, teraz warto włączyć noktowizję. Czternowizję. Oj, co mi się nie podoba, tu już ciała leżą. Sprawdź godzinę. Sprawdzę, bo właśnie mam zamiar. Założę snajperę. 24. 24, 12 minut temu. No to coś tutaj chyba kroi się. Łofak. Weź to zabij. Bo ja wiesz, nie mam maczety, dobra, żadnej broni. Ten gostek chyba miał EQ. To chodź tam, jak ciekawa. Dobra. Weź go zajeb. Dziękuję. Jakieś EQ? Chyba tak, jakiś tam miał. To zaraz to sprawdzimy. AKS ulew obok niego, więc to jest chyba dobrze, nie? Burger biorę. CMR APAK, co to jest? To jest chyba jakiś największy. Snajper. Ale co, patrz, 54 sloty! O. Dobrze patrz. Jest. I biorę wszystko, co nie ma ciężaru. Pewnie, pięknie. Że tak. A reszta to mam gdzieś. A co mi się tutaj nie podoba? To jest lotnisko i coś tutaj umarł. O! Zaczyna się. Gdzie? Właśnie nie wiem, skądś strzela. Kurde. Zaczyna się. Odpal sobie termowizję lepiej. Tak, już, odpalone. Czekaj, zabiję zombiaka, za które zabiegnie za tobą. O! Też tutaj paru panów nie żyje. O kurde. Tutaj ludzie u mnie żyją, a nie zombie. Aha. Tam przebiega ich po trupach. Tam było chyba 3 trupy przynajmniej. Dobra, nieważne. Chyba się akcja szykuje, nie? Wiesz, mnie tam serducho bije, ale wiesz... No mi tak samo. Muszę, wiesz, teraz przycelować z tej snajpery. Zaobserwować. Strzały dobiegały sprzed wejścia. Jestem tego pewny. No to chodźmy. Może miał AKS-u i nie potrafił trafić, bo AKS-u ma krótki zasięg w sumie. No właśnie, to też możliwe. A jak mamy termowizję, to wyśledzimy wspólnie tego przeciwnika. Tak, albo między... I widziałem go! Po prawej stronie. Po prawej. Tak, za hangarem jest. Jest! Dostał. Czekaj. Za hangarem jest tutaj. Mam snajperę włączoną. Dobra, tu jest za hangarem. Otoczmy go. Jak coś... Nie strzel we mnie, nie strzel we mnie. Dobra, wychylam. Pusto? Dobra, z drugiej strony biegnie, z drugiej strony biegnie. Kurde. Coś tutaj troszkę. Uwaga. Jak go zabijesz, to wiesz, przynajmniej tak, żebym zobaczył. Aha. Jest chyba. Czekajcie. To nie jest on, to jest zombie. Gdzie on jest? Fuck, zabiłem go chyba. Tak, zabiłem go! Brawo. Kurwa. Moje pole. No dokładnie. Dobrze jest. No ale już się akcja zrobiła, nie? No to przedłużamy materiał. Weź pozabijaj mi te zombiaki, bo ja muszę być antyrelog przez właśnie. 10 sekund. Dobra. Yep. I to chyba zabiłem widza. Co? Widza? Tak, bo tego typa znam. To no cóż, to miał pecha. No trudno, nie... Ze dwa strzały ze snajpery zmarnowałem, ale celnie. Nie zadziera się z armią skorpionie. No muszę tak powiedzieć. Legioniści. Jest porażka, jakaś... porażka. O! Magazynki, bio... 10 magów! Do czego? Do AK-74, wezmę wszystko i potem ci oddam. Spoko, spoko. Pięknie. Ładnie, ładnie. I jedno magazynek do kałasza. Pięknie. No, pięknie, pięknie. I to nie był... I to był jakiś Matrix, inny typo.
No to chyba. To i był random. O, jeszcze plecak jest. To ci od. Coś powiem? Tak naprawdę masz asystę, nie? Znaczy nie, masz killa, a ja mam asystę. Tak, tak, chyba... czekaj, bo się zastanawiam, co jeszcze wziąć. Kurde, tylko mnie ciekawie, którym są uciekał, nie? Bo ja między hangarami, ale go nie widziałem jakoś. Czekaj, a... chyba jeszcze zdołam podnieść bronię. Dobrze, jest, pięknie. Okej. Okay. Ten typek zabił chyba cały ten plac tych ludzi. Bo to są wszędzie trupy, nie? Kurde. To miałem szczęście. Znaczy szczęście, nie szczęście, bo nas dwóch, a ten był jeden, nie? No tak, ale wiesz, mógł nas i tak zabić. No, z palcem w nosie, ale miałem rację, że tutaj miał ala kałasznikow, nie? Dobrze, jest. To potem ci oddam magazynki. Nie no, spoko, no, nie musisz. No ale to po nagraniu. No, że nie widzieli naszej bazy tajnej, nie? Fortecy. No nie wiem, ja bym jeszcze tak z jedną, dwie akcje na propsie zdobył, tak żeby ten materiał mógł wstępnie wyglądać lepiej. I tak jest ładniej. No tak, bo ile? 15 minut nagrania i już jeden frag chociaż. No jedna, i strzelajna w sumie. Do szpitala bym podszedł, tylko wiesz, teraz no. Pytanie do którego szpitala, tak żebym nie zginął. Czekaj, regulator muszę sobie użyć. Spoko. Jak chcesz akcję, możemy iść do szpitala LS, nie? Tylko, że albo grozimy śmiercią, albo walczymy, wiesz co chodzi. Ale dać, wiesz co, dać ci plecak? Mam, 42 sloty, wystarczy. A to ten 54 sloty. A to dajesz, jeśli to czekaj, możesz. Gdzieś się skampmy tutaj najlepiej. Spoko. Dobra. Ja to osłaniam, to ci co? Rzucam, bierz to. Mhm, dzięki. A magazynki ci oddam po nagraniu. Dobra. Jak przeżyjemy, dobra. Rzecz jasna. Znaczy wiesz co, skoro już tyle typa się roi w tym mieście, wiesz. Kurde, nie spodziewałem się akcji, znaczy coś tam wiesz, czułem, że może to będzie na lotnisku, ale... Dlatego właśnie ta druga osoba jest przydatna, niezbędna. A ty gdzie byś poszedł, jakbyś, nie wiem, zrespił się od razu? No, szukać własnych itemów. Znaczy nie własnych, tylko nowych. A, czyli gdzieś na przykład typu LV, co nie? No tak. No bo szczerze nie opłaca mi się wracać tam, skoro mi zabiorą te itemy. A no. Wiesz co, ja do tego szpitala bym nie wszedł, bo widziałeś co się działo ostatnio. A jesteś bardzo ranny czy nie? No 43%. Czyli około 4000 krwi, nie? 5. 5. Do drugiego szpitala lepiej się kierujmy. Trochę dalej, ale wiesz, bezpieczniej. No tam raczej nikt nie chodzi. Plus to ten szpital być może jest spustoszony, wiesz. Tak. Ale tak. Dobrze, jednak moja cena ze snajperki jest w miarę. Możem go jednak urządlił. Dość mocno. Tak. Dlatego dobrze, żeśmy przed nagraniem znaleźli przed spawnem itemów takie no, wojskowe wyposażenie, jak żeś ty to określił. No wojskowe, dosłownie. Tutaj coś, być może będzie jakiś, nie wiem, broń, nie wiem, policyjne. Czekaj, to ja... Co to ma być? Trup wypadł. Tak. Chodź, nie zawracajmy sobie głowy, nie. Wiesz, ja po prostu podchodzę, na nagle trup wypada, nie? Dobra, zajmijmy się szpitalem, a nie trupem. A czemu pomóc, on jest ranny. No to ranny będę, wiesz, bardziej jak się nie uda. No w sumie. You were moved. User was moved to your channel. Coś się stało? Chyba nas poprzenoszono. Być do może. Innego kanału. Być może. Ale na razie nic się nie stało z tym pikiem, więc chyba dobrze jest, nie? Tak, o to chodziło, bo przed nagraniem były problemy, co nam to pół godziny zabrało w sumie. Coś koło tego, no. Tak, pół godziny nam to zabrało. Ja chcę, możemy iść do sklepu z bronią, jak chcesz, bo to jest sklep z bronią za rogiem. Tak, to ty zobacz, a ja zajmę się już szpitalem. Wiesz co, ja tak, bo ja też mam mało troszkę w sumie. Krwi. Bo też dostałem kulkę. No cóż, ale jednak nie zagroził nam. No nie, no chociaż miał broń do zagrożenia nam w sumie. No tak, miał AK-74 i AK-47. No to są jednak bronie, uważaj, mam zombie na plecach. Teraz ci go zdejmę. Dobra, ja już jestem przy tych skrzynkach, pilnuj mnie. Uważaj, bo nie zombie. Dobiegam dopiero. Tak, widziałem. Dobra, już.
sprawdzę teraz drugą skrzynkę. Chociaż jeszcze są. Jest jeszcze druga para skrzynek. No. Nie ma tutaj medikitów. A tamte? Aha. Tamte drugie. A są tu nie ma, tu nie ma drugich. A są loot buggy? Nie. Nie ma. Pusta. To sklepa. No to i będę ze sklepu z bronią, bo tu jest przed nami. Będę musiał jakoś wytrzymać. No niestety. Ewentualnie na jedzeniu będę się żywił, bo też leczy, ale no minimalnie. Leczy. No około 400 albo 300, wiesz. Tak, ale to jest zawsze i tak coś. Czekaj. Pilnuj, sprawdzaj, a ja napiję się i zjem coś. Dobra, beretta i magazynek, no to troszkę lipa. Nie podoba mi się już w sumie. To wiesz co? Spróbujemy zaryzykować. No, najwyżej zginiemy, będzie trochę ciekawy ten odcinek, nie? Tak, bo... Po co robić coś takiego, że tylko będziemy starali się wierzyć w to, że przeżyjemy jak najdłużej. A i tak ten... nas prezydent zostawił, no nie na pastwę losu. No tak. Zawsze jeszcze istnieje jakiś procent szans, że jeszcze możemy drugą akcję też wykreować. No. A tą termowizję lepiej mieć włączoną, bo wtedy faktycznie można zobaczyć cele. No bo ja go wykryłem na termowizji, nie? No ja tak samo. Ja już celowałem w niego ze snajpery. No on mi dostał w rękę, bo wystawała mu rękę, to dostał. Nie, bo jakoś niecelnie strzelał z tego kałasza, czy z tej drugiej broni. Bo mógł w głowę strzelać. Powiem, nie dziwię się, bo kałasznikow ma słaby zasięg, wiesz? No tak, dlatego nie zginąłem. Tak no. Od razu. Więc najpierw sprawdzimy na szpital. Ja wejdę na górę, to iść tam po medykamenty. Ja będę się słaniał, o co chodzi. Jasne. Bo tu jest rampa taka za szpitalem. Rampa mówisz, to ja idę. No. O, widzę typa. Gdzie? Na środku ulicy, lognął. Jak lognął? No lognął chyba. Gdzie jest? Kurde, nie podchodź mi tak centralnie. Ale wiesz, coś go nie widzę, wiesz? Coś go nie widzę. Czekaj, ja sobie obkrążę ten teren. No. Dobra, ja też odkrążę. I pójdę najlepiej do szpitala na dach, wiesz co nie? Mhm. Tak. Tylko uważaj. Jasne. Na wszelki wypadek kucnę. Mhm. Jak zajmę stanowisko na szpitalu, to wejść iść po medykamentach. Ja już mam widok praktycznie na szpital, chociaż jeszcze tylko, nie. Tylko, że jeszcze nie wiadomo, czy nie są na dachu, wiesz? Tak, też prawda. Dobra, zajmę stanowisko na szpital, a ty wchodzisz tą bramą główną, okej? No tak. Dlatego sobie obkrążenie zrobię. No. I mam termowizję odpaloną, to wiesz, będę miał widok. Dobra. Oberwałeś? Tak miałem wrażenie, że coś słyszałem. Nie, ja dostałem ten, dostałem od zombiaka. A, dobra. Fapą dostałem. Dobra, dach jest czysty. Możesz wbijać. Wszystko czyste? Ja jestem już właśnie na stanowisku snajperskim tych. No, czyste. Nie, ja bym nic. Torowisko jeszcze sprawdził. Nie, torowisko nie ma nic. Byli przecież wcześniej, przed jeszcze po respawnie. Mogę już iść? Tak, chodź. Dobra. Jesteś... O, co mi się podoba, chyba ktoś jest faktycznie. Ale wdawaj, w torowisku jesteś, w torowisku. Kurde, no ja bym... Aha, network trouble. Coś się nie... No i co, serwowali? No, oby nie. To był który nie jest tylko nie odcinka, nie? No właściwie mógłby być, ale to za mało dobra. Ej, widzę gości chyba. Są goście, tak. Kurde, to się... Chodź, cofam. Oni są w rowie. Tak? No. To mam okazję ich zabić. Dostał. Dobrze. Nie uciekną. Masz tam ich. Weź, idą, uciekają, ucieka rampą. Do mnie strzeliłeś chyba. Aha. Nie zastrzeliłeś? Nie, niestety. A mnie zdjęli. Ale plus jest taki, że jestem FLS. No, ja też. Jeszcze jeden tam jest. To jeszcze wrócimy. Tam.
Zginąłeś? No tak. Nie celnie strzelałem. Kurde, ale zabiłeś jedną chyba osobę, nie? Nie zabiłem. Dlatego jak tam dolecę, o ile nie zostanę przeszukany uprzednio. Ale akcja była przynajmniej. No tak, to się liczyło. Tak przynajmniej mnie się wydaje. No, w MTA trudno jest jakąś lepszą akcję. Tak, też prawda.